W Polsce brakuje rąk do pracy w budownictwie i transporcie, drożeją materiały budowlane. To stwarza problemy wykonawcom inwestycji infrastrukturalnych, mówił dziś w Polskim Radiu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Rząd koncentruje się na inwestycjach drogowych, kolejowych i portach morskich, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i dodaje, że w Polsce brakuje rąk do pracy w budownictwie. Wielu ukraińskich pracowników wróciło do swojego kraju, by bronić Ukrainy przed rosyjską inwazją. Szacuje się, że chociażby w samym budownictwie to jest około 30 do 30% pracowników. Brak materiałów budowlanych, skokowy wzrost cen, nieprzewidywalność dostaw również wpływa na trudną sytuację w budownictwie. Duże braki odczuwane są również w transporcie towarów, do 40% pracowników. Minister infrastruktury dodaje, że resort jest w stałym dialogu z samorządami i największymi podmiotami realizującymi zamówienia. Prowadzone są rozmowy dotyczące korekt w umowach. Z jednej strony z resortem finansów i prokuratorią generalną, a z drugiej strony z wykonawcami. Mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie, które utrzyma tempo realizacji inwestycji, nie zagrozi tym budowom, które są w trakcie realizacji, ale też nie zagrozi tym inwestycjom, co do których mamy nadzieję, że zostaną niebawem rozpoczęte. Nie ma obecnie ryzyka zamykania budów. Przedsiębiorcy realizujący duże inwestycje zrobią wszystko, by je dokończyć, oznajmił minister Adamczyk.